Dziękuję bardzo. Przypominam, panie pośle, to nie był wniosek formalny. Obecnie przystąpimy do głosowania nad kandydaturą na członka Trybunału Stanu. Głosować będziemy, wykorzystując funkcję urządzenia umożliwiającą dokonanie wyboru z listy. Chciałabym przypomnieć zasady głosowania przy użyciu urządzenia do liczenia głosów z wykorzystaniem funkcji umożliwiającej dokonanie wyboru z listy. Po włożeniu karty do czytnika i jej pozytywnej autoryzacji oraz zarządzeniu głosowania na wyświetlaczu pojawi się pierwsza litera imienia i nazwisko pierwszego kandydata. Lista kandydatów ułożona jest w porządku alfabetycznym. Korzystając z kursorów umieszczonych na klawiaturze numerycznej czytnika, można przesuwać się między pozycjami listy kolejnymi kandydaturami. Aby oddać głos na kandydata, którego nazwisko wyświetlone jest aktualnie na wyświetlaczu, należy nacisnąć przycisk koloru zielonego, znak plus. Aby zmienić decyzję, należy nacisnąć przycisk koloru czerwonego, znak minus. Wówczas znak plus obok nazwiska zniknie. Po oddaniu głosu na wybranego kandydata należy zatwierdzić swoją decyzję przez naciśnięcie białego przycisku. Jest to równoznaczne z ostatecznym oddaniem głosu, a zatem z brakiem możliwości zmiany decyzji. Czy panie posłanki, panowie posłowie są gotowi do przeprowadzenia głosowania? Chciałabym tylko jeszcze raz przypomnieć, że naciśnięcie białego przycisku jest równoznaczne z ostatecznym podjęciem decyzji. Zatem proszę, aby tego przycisku użyć jako ostatniego.